Jest z tyłu, nikogo nie ma z tyłu. Hallway key. O, kurczę, jest z tyłu faktycznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj zagramy sobie w grę Short Creepy Stories, czyli gra Nowa Historia, Krótkie Przerażające Historie, Nocna Zmiana. Polecaliście mi zagrać jakieś gry horrorowe na Robloxie, także dzisiaj spełnimy jedno z waszych życzeń. Zobaczymy, co przyniesie nam ta gra, w ogóle co tu się robi. Ja jestem oczywiście Hogaty, a was zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka z Robloxa. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, jeżeli chcecie więcej podobnych gier, oraz wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I o co tutaj chodzi? Co powinniśmy zrobić? Najlepsi odważni gracze. Czy jest tu ktoś z was? Nie mam pojęcia. Ale co powinniśmy zrobić? W sensie, mamy gdzieś wejść najpierw, żeby gracze 0 na 30. Aha, bo tutaj rozumiem, są różne pokoje, do których się wchodzi. Nocny środek czyszczący, wersja 2.0. Ej, dobra, nie wiem, czy powinienem tu wziąć. Przeczytaj historię. A co jest z drugiej strony? Nie wiem, na czym polegają te gry, ale właśnie to jest jedna z tych, które poleciliście. 0 na 4, tutaj, dobra, gracze 0 na 4, wchodzę do środka, gracze 1 na 4. Czekamy na innych w takim razie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ktoś do mnie dołączył. Jest 4 na 4, gotowe. W takim razie jestem gotowy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. W ogóle nasza postać jest taka duża, kurczę, nie? Inna niż na PCD na przykład, na serwerze. I liczymy na to, że będzie to naprawdę fajne. Ciekawe, czy to faktycznie będzie straszne jakkolwiek. Dobra, jest książka. This is a story about thieves who broke into the home of a famous mannequin maker and his designer wife. Okej, znany projektant manekinów? Jego artystyczna, designerska żona, w sensie designer to jest co? Ta, co tworzy, w sensie jakieś... Nie, niech pamiętam polskiego słowa. To jest najgorsze. Designer to mi się wydaje, że jest często używane z angielszczenie po prostu w Polsce. Dobra, ktoś, kto wytwarza jakieś stylowe rzeczy, styl wymyśla? Kurczę, nie wiem. I się włamali ludzie do ich domu jakby. Przeszukaj dom i ukradnij 30 tysięcy. A to jest z kamery pierwszoosobowej? O kurczę, ty. Faktycznie to jest jakiś creepy. Creepy rzecz. Dobra, zgasiłem światełka. To kradnę jaja, to jest jajo Faberge chyba. Dobra, 2800. O kurczę, ty, zgasło światło. Mamy latareczkę pod F. Ja pierdzielę, ty, ale ty... Dobra, otworzyli drzwi. Ej, to naprawdę dziwnie wygląda, powiem wam. Tu nie mogę drzwi otworzyć. Dobra, niech wchodzą do środka. Ja idę za nimi. Znowu wszędzie są te manekiny zafajdane. Ona idzie po mnie, jest w tych manekinach. Ja pierdzielę, ej, dobra, dobra, ja nie wiem, na co mam tu być gotowy, szczerze. Powiem wam, ja nie wiem, czego się spodziewać po tej grze, za bardzo. Ej, faktycznie to może przestraszyć, to niby Roblox jest, ale... Dobra, co tutaj jest? Nie odwracaj się do nich plecami. O kurcze pieczone. Dobra, nie odwracam się plecami. Nie odwracać się plecami do tych manekinów. Dobra, gotówę bierzemy. Właśnie się odwróciłem plecami, żeby nie było. Ale już spadły te manekiny, więc liczę na to, że już jest po nich cał... Ten manekin tu nie stał przed chwilą. Ani tamten. Dobra, jakaś toaleta. Jest z tyłu, nikogo nie ma z tyłu. Hallway key. O, kurczę, jest z tyłu, faktycznie. Ej, dobra, to może być straszne. Serio. Ej, śmieszne, ej, fajne to jest, podoba mi się to, powiem wam. Podoba mi się ta gierka. Ej, naprawdę creepy gierka w tym. Mogę się schować na przykład tutaj? Za szafką? Dobra, widzę, że tu cała reszta podąża. Wszyscy mają ten klucz.
Mam ja. O kurcze, pieczone. Idziemy, idziemy stąd. Ruszamy całą grupą. Witam, pani manekin. Czy tu jest coś, co można jeszcze ukraść? Chyba nie bardzo. Wychodzimy stąd. Jak najszybciej. Okej, okay, lodóweczka. Można coś z lodówki ukraść, czy nie? Nie bardzo. Tutaj jest coś napisane. Nie widzimy cię, nie słyszymy od ciebie, nawet nie wiemy, gdzie jesteś przez połowę czasu. Ona wymyka się, jesteś zamkniętym w swoim pokoju. Jesteś zamknięty w swoim pokoju. Dlaczego? Przestań tego unikać, idź do szpitala. Kurczę, ona tu nie stała przed chwilą. Ej, dziwne to jest, powiem wam. Coraz dziwniejsza się robi ta gierka. Tu się coś gotuje. Dobra, tu niczego nie ma. Tego ukraść nie można. Tego też nie. Dobra, ja idę za... Ej, tamtej też nie było! Jezus Maria, idę za swoimi. Dobra, nie możemy stąd wyjść jeszcze. Utknął. Dobra, możemy przejść gdzieś dalej może. To nie tu. Musimy przejść przez cały dom zapewne. Ja bym obstawiał, że gdzieś... Tędy jeszcze będziemy mogli pójść. Wyskoczyć. Sobie. Ten... Jezus Maria, ten pogrzebacz ja bym wziął. Żeby się bronić. Przed tymi manekinami może. O! Otworzyłem kluczem, halo! Oj, 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 oj. Nie ustawiać się do nich plecami. To najważniejsza rzecz. Tutaj jest otwarte, chodźcie tu. Koledzy. Chodźcie tutaj. Tutaj jest potwierane. Ja pierdzielę, dobra, gram sam w tę grę. Bo widzę, że oni się do niczego nie nadają. Robloxiary się do niczego tam nie nadają. Idziemy dalej. Jest korytarz. Ja pierdzielę, z góry to spadło. Faktycznie. Dobra, tu otworzyłem drzwi kolejne. Ej, to się ruszyło. Jezus Maria! Jo! To też się ruszyło. Ej, to faktycznie może być straszne. Ej, ja tylko żartowałem. Ja tylko żartowałem, że to w ogóle nie jest straszne jak coś, nie? Dobra, wybacz mi kochanie, teraz daję sobie sprawę, że popełniłem duży błąd. Ktokolwiek przeczyta ten list, muszę wyznać, co zrobiłem. Co zrobił? Klucz do przechowywalnia? O kurczę. Tutaj może chodźcie, gnojki. Jezus Maria, za mną coś było, mam wrażenie. Ej, wziąłem ten klucz czy nie? Miałem ten klucz przed chwilą. O, dobra, dobra, wpuściłem ich tu do środka. A może to był ten klucz, do tego służył, żeby to otworzyć, nie? Właściwie. Mogło tak być. Tu są lalki kolejne. Ja pierdzielę, gęsta atmosfera jest w tej grze. Przeszukaj dom, ukradnij 30 tysięcy, mamy 14 tysięcy. Jeszcze trochę musimy ukraść. Okej, okay, są monetki do zebrania. 15 tysięcy ponad, 17 tysięcy, 19,5 tysiąca. Świetnie, jest pieniędzy sporo. O, ta flachy kradnie, ty! Flaszki są kradnięte tutaj. Okej, okay, kradniemy flaszki, 21 tysięcy. 22 tysiące, nice. Ale flaszek poukradali. To powinno się otworzyć jakoś. Tak mi się wydaje, jeszcze jakieś przejście do podziemi. Czy do czegoś. Powinniśmy jakiś klucz jeszcze wynaleźć, nie? Skądś. A nie wiem skąd. Ta ma jakiś klucz. Otwórz to. Otwórz, gościuwo. Tu jest klucz. Ja pierdzielę, jakie dziwne odgłosy, ty. Ty, tego też tu nie było. Dobra, do którego pokoju to jest klucz? Ja bym to obstawiał jakimś cudem. Ale to chyba nie to. Do którego pokoju nie mogliśmy wejść?
To jest główne pytanie. Ja bym po prostu się wrócił do jakiegoś pokoju, gdzie wejść nie można było. Pytanie brzmi właśnie, do którego nie można było wejść. Tutaj chyba był o jakiś pokój. A jak? Dobra, otworzyłem pokój. Jest jeden w ubraniu manekin. Jezus Maria, list jakiś, co to jest? Co to miało być w ogóle? O kurcze, pieczone. A teraz te manekiny mnie gonią, proszę uważać na te lalki. Dobra, panie. Kradnę. Kradnę, co popadnie. Jezus Maria, już myślałem, że ta lalka się ruszyła. Tutaj jakiś złoty chrabąszcz. Zabiłem moją żonę, ponieważ doprowadzała mnie do szału. Chciała, żebym zrobił więcej lalek. Pewnego dnia nie mogłem tego znieść i wsunąłem trutkę na szczury do jej lunchu i zrobiłem z niej manekina. Zrobił z żony manekina. No nieźle. Dobra, to są jajka Faberge, które kradniemy, oraz złoty żuczek jeszcze do ukradnięcia, z tego co widzę. Dobra, kradnij tego złotego żuczka i spadamy stąd. Nie, jeszcze nie. No co jeszcze mamy ukraść niby? Siemano, kolano. Przyszedłem ci zrobić screenka, gościuwo. A tu kaska jeszcze była, ty. Mamy 30 kafli. Okej, kolejny manekin się pojawił. Ja stąd wychodzę. O, ile kasy, ty! Robuxy! Kradniemy robuxy! Dawaj robuxy, gościuwo. Mamy 32 tysiące, mamy ponad kaskę już, ponad stan. 30 tysięcy i nara. Znajdź ukryte sklepienie. Co to znaczy ukryte sklepienie w ogóle? Jak utknął? Dobra, nie wiem, co to znaczy znajdź ukryte sklepienie teraz. Oho. Ty, zniknęła ta babeczka stąd. Co to za odgłos jest w ogóle? Dobra, ukryte sklepienie. Where is ukryte sklepienie jakieś? Co to za dźwięk jest? Ukryte sklepienie. No w toalecie nie. Ty, tu jest kaska jeszcze. Przecież tego o nie wzięliśmy. Tu jest jeszcze więcej kasy. To zbieram kaskę. 37 tysięcy, 39 tysięcy. Dużo kaski zebraliśmy. Fajnie, fajnie. A co to jest za dźwięk denerwujący? My god, no co mamy zrobić? Co mam zrobić? Ukryte sklepienie znajdź. O. Ty, tu jest babka. Przy drzwiach jest, w tym pokoju. Co oznacza powiedzenie ukryte sklepienie? Ja nie rozumiem po translatorowemu. Ukryte sklepienie. Find hidden. Może hidden roof? Nie wiem. Może chodzi o to przejście takie podziemne. Bo to jest jedyne, co mi do głowy w ogóle przychodzi, że mogłoby być ukryte tutaj w tej grze. O, znalazłem jeszcze kaski więcej. Jezusku! Dobra. 40 tysięcy prawie. Tu coś jest. Nie potrzebuję tego teraz. O kurczę, ty, przede mną się pojawiła. Ty, nie przejdę. Dobra, widzę, że ruszyli. Nie potrzebujemy tego teraz, co prawda. Nie wiem, co mamy zrobić. Tu są jeszcze jakieś drzwi, których nie otworzyliśmy. Musimy coś znaleźć. A to? O! Wiedziałem, że to! Powiem więcej, chciałem tu wejść od samego początku. W to miejsce.
I faktycznie jesteśmy tu. Ja pierdzielę, ty. To jest miejsce zbrodni chyba popełnionej. Nawet grzyb już zaczął rosnąć. Dobra, manekiny się pojawiły. Zdjęcie, bedroom. Że mamy zdjęcie ogarnąć? To wygląda jak przejście, by the way. Dobra, trzeba do sypialni chyba pójść. Żeby ogarnąć jakieś zdjęcie czy coś takiego. Okej, okay, ona się znowu gdzieś pojawi pewnie w okolicy. Jezus Maria. Dobra, jestem szybszy niż pozostali, tu jest bedroom. Jakieś zdjęcie, coś. To! Safe! Nawet nie patrzę do tyłu. Idź do piwnicy i sprawdź panel elektryczny teraz. Okej. Ja się mniej więcej tu odnajduję, powiem wam. Gorzej z całą resztą. Z tego co widzę. Ja pierdykam. To do mnie przyszło. Dobra. Tu był panel elektryczny, pamiętam. Był gdzieś w tym miejscu, o. Jezus Maria, tam coś jest chyba. Zaraz mi coś na mordę wyskoczy po raz kolejny. I teraz trzeba będzie ten bezpiecznik wymienić. I teraz znowu na górę po bezpiecznik trzeba pójść. Dokładnie, to wyglądało nawet jak bezpiecznik. Dobrze, jest tu ktokolwiek, kto ogarnia chodzenie po tym miejscu. Bo już trochę ruszyłem nam fabułkę. A, zostałem sam w ogóle chyba w tej grze. Możliwe, że reszta nie ogarnęła sytuacji, co tu się wydarzyło. I wszystko pozostało, widzowie, na moich barkach po prostu. Wymień bezpiecznik i włącz światło. Jezus Maria, te manekiny faktycznie za mną chodzą. Słyszę, jak się przewracają za mną. Jednak jak się grało w parę osób, to było przeświadczenie, ktoś jeszcze jest oprócz nas, a teraz w tym momencie wiem, że jestem tu sam. Więc każdy ruch, wszystko co się tu ruszy, to wiem, że to nie ja. I że ktoś na mnie poluje. Ja pierdzielę, ty. Dobra. O kurde! Znajdź klucz. Dobra. Ta muzyczka mnie denerwuje. Ej, to tu było zakopane wcześniej? To jeszcze, o. Nas czeka do otwarcia jakieś tajne przejście. Ale to ktoś miał wybujałą tą wyobraźnię, że chciało mu się cegiełki tutaj ustawiać. Coś mnie ściga. Nie patrzę do tyłu nawet. Najważniejsza zasada, nie patrzeć do tyłu. Ja pierdzielę, ty. Dobra, tu będzie jakiś demon chyba. Ale dźwięki, ty. Znajdź ten klucz zafajdany, chłopie. Aha. To już chyba nas goni, tak faktycznie. O, dokładnie. I tu jest ściana.
Dobra ludzie, nie mam pojęcia gdzie mam iść, ale w tym odcinku to było na tyle. No nie udało nam się wyjść z tego domu. Zostałem sam przed samym końcem, ale nam się nie udało. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam udało się wyjść. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.